stronę. Tak jak mówiliśmy, nie ma oddechu na Marakanie, bo tutaj każdy chce atakować, ale bardzo czujny w tej sytuacji Paulo Dias. Neymar, przebija się Neymar, pada na murawę, jest rzut karny! Nie miał wątpliwości arbiter. Zobaczmy, czy rzeczywiście Neymar został sfaulowany. No tak jest, wślizg przed nogi, przez nogi, absolutna pomyłka. Mauricio Isli. Ale być może po prostu aura Arturo Vidala tak zadziałała i tutaj Neymarowi zarzucić absolutnie nic. Herrera nie pozwala na wykorzystanie rzutu kartnego, ale dobrze poradził sobie z tymi spięciami między zawodnikami, trzeba przyznać, bez niepotrzebnych kartek, bez niepotrzebnych dyskusji. Neymar kontra Claudio Bravo. Zbliża się Neymar. Neymar, ależ tutaj pokazał, że to jest jego dom i on w swoim domu, szanowni państwo, Brazylia chodzi w identycznej. Zobaczmy, jaki spokój gwiazdora tej reprezentacji. No tak się wykonuje właśnie rzuty karne. Gol numer 71 i już naprawdę blisko, bliziutko jest ten rekord kraju wyznaczony. W tym czasie wskoczyć, a więc Brazylia prowadzi z Chile. Neymar w 44 minucie z rzutu karnego daje prowadzenie, no ale zobaczymy właśnie, no bo mówimy o tym, że Chile ma charakter, ma tych zawodników, którzy potrafią, jak zareagują, ale teraz rusza Antony, to zaraz może być tragedia Chilijczyków. Vinicius! 2-0 i zrobiło się raz jeszcze rzut. Ale pokazuje skrzydłowy Realu Madryt, że on też ma przyszłość w drużynie narodowej. Świetne przyjęcie kierunkowe i wykończenie naprawdę ze stoickim spokojem. Claudio Bravo po raz drugi wyciąga piłkę z siatki. A asystuje pan z numerem 18, Antony. Zapisuje się już w meczowym protokole między nogami Claudio Bravo. No i zobaczymy, no bo to już jest... Byłoby to coś w stylu Copa America dla Messiego w przypadku Neymara, gdyby jemu udało się coś osiągnąć na mundialu. Kolejna szansa dla Brazylii. Czy będzie trafienie numer 3? Nie! Ale blisko było Antony. Że zdobył coś, czego Messiemu nie udało się nigdy w karierze zdobyć. To jest coś, czego Neymar, mam wrażenie, szuka całą swoją europejską karierę. No i to będzie mu trochę jak Ronaldo. Takie rzeczy się oczywiście w futbolu działy, ale no jest trudno. Ale zobaczmy, to Filipe Coutinho ustawia piłkę, dostał tę futbolówkę od Neymara, bo wiadomo, że była potrzebna zgoda. Oni chcą budować tego gracza, który wzrasta na nowo w Aston Villa. No i właśnie to Filipe Coutinho podchodzi do karnego. Coutinho kontra Claudio Bravo. Coutinho! I bardzo pewnie wykonana ta jedenastka, więc Brazylia prowadzi z Chile 3-0. Na tym, jak wygląda ten zespół, no bliźniaczo wykonany karny, bardzo podobnie do Neymara i znowu oszukany Claudio Bravo. 3-0,
Chile chyba już może zapomnieć o tych marzeniach o mundialu. A chwaliliśmy przecież kapitana. Naprawdę wiele tej jego liczby. Oczywiście kontuzji jest sporo, ale zawsze wraca. Wraca na wysoki poziom, tak jak zresztą teraz. I tej jego liczby, kiedy jest zdrowy, kiedy gra, naprawdę powinny imponować. Neymar osiąga wiele. Oczywiście sufit mógł być jeszcze wyżej, ale to jest piłkarz, którym można cały czas cieszyć oko. Rusza Brazylia. Jest uderzenie 4-0. 4 minuty doliczone i cieszy się ze swojego trafienia. Jest południowoamerykańskim faworytem. Śledźmy tę akcję raz jeszcze. Jedno zagranie i tutaj Richarlison sam tą akcją się już zajął. 3-4 rywali. Jakie to ma znaczenie? On koloru czerwonego tutaj absolutnie nie widział. On widział tylko biały słupek i zieloną siatkę bramki reprezentacji Chile. I on tam tę piłkę dokręcił i dał jeszcze jeden uśmiech.